Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Legacy Challenge. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, ponieważ jesteśmy w granitowych kaskadach. Tak, moi drodzy, to jest ostatnia szansa Adriana, żeby podbić serce Kaliny, która swoją drogą stała się już młodą dorosłą. Jej! Ale nie obawiajmy się niczego, ponieważ Adrian ma dzisiaj też swoje urodziny. Więc aby nam szło znacznie lepiej, sobie zrobimy teraz torta. Mogłam to zrobić w sumie w domu. I tak, on sobie sam zrobi. Ale co? Jak to nie ma kuchenki? Chyba sobie ze mnie żartujecie w tym momencie, nie? Czy ja zawsze muszę mieć jakieś problemy życiowe? W dodatku nie można tutaj nic edytować. W leśniczówce. Czy w leśniczówce dostanę kuchenkę? Panie drogi... panie drogi... To jest to? Jesus Christ. Dobra, kup zapasy, zobaczymy. Ona się zapewne... W sumie nie, jak ona już nie chodzi do szkoły, to lepiej, bo nam się nie straci i... No, żebyś ty była taka chętna w ogóle, nie? Swoją drogą, ty miałeś jechać z nami. Ale żeby tutaj w ogóle... ktoś przyjechał, to trzeba pozaznaczać milion opcji. Weź zaproś tego ojca, bo ja chciałam, żeby on tu połowił ryby i sobie tą aspirację wypełnił i przy okazji był takim jakby... żeby kontrolował sytuację, w cudzysłowie. Nie ma tu kuchenek! Ojciec, przywieź kuchenki, kuchenkę ze sobą. Gdzie ten ojciec nasz? Tu jest. Zaproś na wspólny urlop. Ojciec, przyjeżdżaj tu. Potrzebuję twojego wsparcia psychicznego. Wiecie, jako że Adrian jest, kurde, a w sumie, no tak, jestem genialna, zabrałam go ze sobą, a mam tylko jedno łóżko. Bo wiecie, to tak specjalnie wszystko, żeby Kalina już nie miała wyjścia. I musiała z nami spać. Już po prostu chwytam się wszystkiego, co możliwe. Więc ja tylko dam Grzegorzowi, żeby on zrobił siusiu i poszedł sobie na ryby. Bo to jest jego celem tej wyprawy. Proszę, znalazło się jedno, więc Grzegorz, idź. A możesz się zbadać wodę w sumie. I iść na ryby. Może, mam nadzieję, że złowisz coś nowego. Adrianie, ty chcesz patrzeć w chmury. Rozumiem cię doskonale, aczkolwiek weź ty... Gdzie jest ta twoja Kalina? Jakaś Jolanta? No chyba, że poznasz tu kogoś innego jeszcze. Ale ja raczej nastawiałam się na tą Kalinę zdecydowanie. Tak będzie prościej. Ona tutaj też gdzieś leżała. I leży nadal, zobacz. Twoja wybranka. Przyjazne... Dobra, porozmawiaj z nią chwilę. Na przykład o technikach fitnessu. Ona jest teraz bardzo zainspirowana. O, zapytaj ją o zawód, może już ma jakąś pracę. Dowiemy się przynajmniej, czy zaraz nam nie zwieje do jakiejś roboty. Mogłabym go postarzyć MC Command Centerem, ale zaraz to ogarniemy jakoś. Najpierw niech on skorzysta sobie z łazienki. Widzę, że prysznica tu nie mamy. Po prostu... ja nie mam słów. Niech skorzysta z łazienki i sobie weźmie prysznic tam, gdzie go znajdzie. A on jest chyba za domem, tak? No, świetnie. Bo taką dużą różnicę zrobiłoby im stawić, bo je niemal wszystko, dopóki coś jest organiczne. Biorą na to. Aha. Dobrze, Grzegorzu. Dobrze, dobrze. Ty nam dbasz o siebie, widzę, ale rozwijaj umiejętność skrzypce. Ty tam zdobywaj przyjaciół, bo potem będzie problem z tobie znaleźć jakiegoś chłopaka. No przecież. Tak, umyjemy go. Czemu nie skorzystałeś z toalety? Umyjemy go i pójdziemy, moi drodzy, do tej restauracji obok.
Ona jest taka ładna, klimatyczna, pasowałoby do niej iść wieczorem. Ale wiecie co, ja liczę na to, że będzie w niej kuchenka i będziemy mogli zrobić tort. Chociaż szczerze mówiąc, wątpię. Tam jest kuchenka, ale wiecie, ta restauracyjna i tak świetnie jeszcze nam deszcz pada. Po prostu Simsy mnie kochają, tak jak ja kocham je. Je. Dobrze, moi drodzy, rozwiązałam sytuację, mamy torta. Niestety ta restauracja, w której byłam, no po prostu nie dało się tam wysiedzieć, ponieważ to była tragedia, istna tragedia, jak mi tam lagowało. Nie wiem dlaczego, o co chodzi, ale na niektórych parcelach publicznych tak mam, że Simsy mi tak strasznie lagują i kompletnie nie wiem, czemu tak jest. W każdym razie zrobiłam tam torta, bo dało się postawić kuchenkę, więc zrobimy teraz Adrianowi urodziny. Proszę bardzo. Co on tu ma? Aha, zamiłowanie do muzyki, towarzyskość i co mu to jeszcze będzie pasowało? Może kreatywność, skoro ma to zamiłowanie do muzyki? A, masz same dobre. Adrian nie jest już harcerzem, ojej. No i teraz Adrian bardzo chce spać, to po pierwsze, a po drugie, to czemu ona stoi przed drzwiami? Kalina, nie mam już ciebie siły. A ty, Grzegorz, już poświętowałaś urodziny syna? To idź z powrotem łowić ryby. Ja jej tutaj pilnuję cały czas. Czy trochę poczyta książkę, o. Dobra, może ci już wystarczy, co? Chodź, weź się tutaj romantyczne. Pochwal jej wygląd. Gdzie idziesz w ten deszcz? Chodź do środka, chodź. Chodź tutaj, Kalina. To jest nasz ostatni... On jest w ogóle spięty, nie. O, nie mam już siły. Pochwal jej wygląd. Czy ja tutaj dobrze zrobiłam? O, jakiegoś raka złowił. Weź to z siebie powyrzucaj. Nie wiem, ja nie wiem, jak mam... Możecie zostać najlepszymi przyjaciółmi. Może, i może na tym powinniśmy skończyć? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu Kalina jest jakaś nieosiągalna dla nas. Ona jest młodą dorosłą, może ją zaproszę. Tu będzie friend... Tu będzie chyba friendzone na wieki z nią. Z tą Kaliną. Zobaczymy, jak nam pójdzie z Klarą. Zobaczymy. Spróbujmy. Trudno. Tutaj jest friendzone na amen i ja już nie mam siły do tej Kaliny. Już nawet nie chcę się o nią starać. Ona nawet nie jest fajna. Nie ma nawet fajnych cech. Wywalone na nią. Nie jedna Kalina na świecie. Adrian, skorzystaj z toalety. Kalina wstała i żre zepsutego torta, nie? Widzicie, ona jest taką nieudacznicą, że nawet nie umie sobie jedzenia przygotować. Wcale nie jest nam żal, że nie będziesz z nami. Naprawdę. Ani trochę. Zaraz znajdziemy lepszą dziewczynę. No. Będzie wybrzydzać, ale zje. O, Adrian. No, kończy mi się urlop, bo planowałam to zrobić szybko, ale widać się nie da. Więc... A ty podaj śniadanko, sałatkę owocową, bo jesteś zdolnym chłopakiem. I spróbuj jeszcze raz zaprosić tą dziewczynę. Nie no, ona teoretycznie gdzieś tu jest. Teoretycznie, tak? Więc myślę, że zaraz ją tutaj jakoś sprowadzimy. Jakaś Rosalia, ale też jest młoda dorosła. Ej, pokaż twarz. Ej, całkiem niezła. Uprzejme zapoznanie. O, dostał jak cechę chyba z manier. Tak? Szczęśliwe małe dziecko i dobre maniery. Okej, to zapoznaj się z nią uprzejmie. Bo ta Klara, nie wiem gdzie ona jest, nie mam pojęcia gdzie ona zniknęła. Więc... no cóż, próbujemy gdzie się da. Zobaczymy jak nam pójdzie. Jak nam z nią pójdzie. I od razu mamy dobrą relację dzięki temu zapoznaniu.
Więc fajnie, może ją poznajmy, jak jest taka opcja. Jest opcja poznaj. Może jakąś cechę się trafi i jeszcze możemy zapytać ją, czy jest w związku. Mam nadzieję, że nie. Nie chciałabym rozbijać związku, ale jeśli będzie trzeba, no to będzie trzeba, niestety. Nie no, jest jeszcze mon... O, jest smakoszką. O, jesteś singielką. Fantastycznie, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Pochwali jej strój. Ona chyba jest miejscowa, a może przyjechała tak, o. W sumie nie wiadomo. A ty tam miałaś poznawać znajomych? Ona tam już poznała jakiegoś Mateusza. Ale niech dalej sobie poznaje. O, tego na pewno ci wzrośnie zabawa. Potem jakiś dowcip hermetyczny może być. Może mu to nie wychodzą, te romanse, bo on ma właśnie taki ten... taki spięty nastrój. Też tak o tym myślę teraz. Może to nie jest wina tamtej dziewczyny. Już sama nie wiem, ale mi się wydaje, że to będzie lepsza partia dla niego. Jak myślicie? My się wydaje, że tak. Możemy sobie pożartować troszeczkę. Nie wiem, jak lepiej podnieść... O, bardzo się teraz przyjaźnią. Super. Możesz ją objąć i romantyczne. Pochwal ten wygląd w końcu. No, może trochę poflirtuj i zobaczymy, jak to w ogóle mu wyjdzie. Mam nadzieję, że coś pójdzie. Czemu flirty są w ogóle w przyjaznych interakcjach? Są? O, chyba jej się podoba. No dobra, no to... Pochwal jeszcze raz jej wygląd. Idź stąd, ty! O, nie odmówiła nam randki? Ja nie wierzę w to, nie? Nie, po prostu nie. Poddaję się. Ja poddaję się. Ja jestem pewna, że to wina tego MC Comedy Centera, czy cokolwiek. No, dlaczego? To było bardzo przykre. Odejdź stąd, kobieto. A może ona nie jest humoru? No, ona jest bardzo zainspirowana. O co jej chodzi? Dlaczego nie chce z nami wyjść? To możesz ją objąć? Boże, chyba w końcu działa, moi drodzy. Boże, czy jest sukces? Czy jest sukces? Po prostu nie wierzę. Poproś o zostanie dziewczyną. Ja to muszę uwiecznić wszystko, bo przecież no, to jest po prostu... niesamowite w Simsach, że w ogóle się udało. To jest po prostu... Ja nie wiem. Ja jestem po prostu w szoku. Zgodziła się, nie wierzę, nie? No to buzi. O, mój Boże, to było tak ciężkie. To było tak ciężkie. Dobra, idź już sobie, kobieto, gdzie chcesz. Ważne, że jesteś naszą dziewczyną. Koniec. O, i pojawiła się. Pojawiła się nasza kurde blaszka niedoszła partnerka. No niestety, wiele straciłaś. Powiem ci szczerze, ale spoko. Tamta też blondynka, nawet podobna karnacja, więc... No cóż. Grzegorz, ty tam widzę troszkę w swoim szaleństwie. Hej, podobno ty i Rozjale koniuszy przyjaźnicie się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna. No naprawdę jest fajna. Ty w ogóle w dodatku masz Zeza, nie? Boże święty, dobrze, że z ciebie zrezygnowałam. Naprawdę. Jesteś okropną dziewczyną. W takim sensie, że kurde blaszka ma straszny głos, to po pierwsze. Po drugie ma złe cechy. Po trzecie jest strasznie nieprzystępna i odrzucała chyba Adriana z 3 razy. To było po prostu nie do zniesienia. Dobra, chyba sami sobie po prostu zakończymy ten urlop. Jedziemy do domu. Ojciec, pakuj walizę i jedziemy do domu. Tak, bo przecież ile już tu siedzimy? Już miało być 2 dni, a już jest późno. Ja chcę, żeby poszli spać normalnie i... To jest straszne, nie? Oni wracają, a kurde, tutaj w domu syf. Pranie niezrobione.
matka w opaganym stanie, córka też, ani nie umyte, ani nie wyszczane, no po prostu tylko energię mają dobrą, a tak poza tym to nic więcej, nie rób kawy, bo ja chcę, żebyś się usiąść na łóżku, bo ja chcę, żebyś zajął się swoją żoną, która jest po prostu bardzo smutna. Chyba tak bardzo tęskniła za tobą, że... Dobrze, chodź już, Lenka. O nie, jeszcze jest zbyt smutna, żeby robić barabara. Idź ją pociesz w tej chwili. Gdzie, czemu nie może jej pocieszyć? Obejmij ją. Obejmij ją i róbcie barabara. Czy ty tańczysz, jak twój brat śpi? Dosyć tego, wyłącz tą muzykę. Fantastycznie, mamy kolejny dzień i zaraz będziemy tutaj wstawać. Tak się zastanawiam, czy Adriana dzisiaj przypadkiem jeszcze... Chyba mu odpuszczę dzisiejszą tą pracę i pójdzie sobie od poniedziałku. Nie, tak nie będzie. Dziewczyno, przyszłej kieszenie i zrób pranie. Już. Po prostu wszystko ma być zebrane. Rób coś w tym domu. No nie było nas dwa dni i patrzcie, po prostu katastrofa. Tu też włożysz do pralki i jeszcze u brata w pokoju masz... No masz w ogóle dużo szczęścia, przeszukasz kieszenie, zgarniesz cały hajs. Najlepiej, nie? A ty wstaniesz, to tutaj skorzystasz sobie, weźmiesz sobie prysznic normalnie. Weźmiesz sobie jakieś resztki. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Jest piątek. Idziesz na 14 do 21. To mi totalnie nie pasuje. Gdyż chciałam zrobić ten obiad z tą dziewczyną, więc chyba zrobimy go po prostu wcześniej. Ale wtedy nie będzie Marty. O, czy mam czekać do niedzieli? To trochę za dużo czasu dla mnie. W sumie Marta mam. To jest tylko siostra. Tak, odpowiedzialności rośnie bardzo ładnie. Czy to już całe pranie z tego domu? A z góry? No dobra. No to teraz włącz pralkę. Kupisz ubrania. Więc... przyjęcie domowe. Niech będzie. Gospodarzem będzie... Adrian, gośćmi będą, o, Marta jest w szkole, to nie będziemy ruszać, oni będą gośćmi, a Kalinę też weźmy, niech patrzy i zazdrości, a co, no Roxana może wpaść, w sumie czemu nie, no i Janusza wezmę, nie wiem jak tam oni stoją, ale tak, Alenka niech poda, wykwintny posiłek, pasta primavera dla 8 osób. Oczywiście musiała wdepnąć tą kupę. Tak, Grzegorz, jakbyś się ubrał jeszcze. O, dokładnie tak, dziękuję ci bardzo. Czemu nie przyszła moja dziewczyna, ja się pytam. Aha, bo ona jest tą rozwozicielką pizzy, to sobie muszę zamówić pizzę, żebyś kurde... przyszła? No patrzcie, nie przyszli wszyscy. Czy jemu kiedyś coś się uda w życiu? Czy temu Adrenowi kiedyś się coś uda w życiu? Naprawdę. Matka wzięła. Jest zaliczone. To jeszcze 3 osoby. Roxana... Dalej oni mają te same... te. Oni po prostu są ze sobą nie ten... Zdecydowanie do siebie nie pasowali. Niepotrzebnie im ich na siebie pchałam. No przychodzisz tu czy nie? Miałam cię przedstawić rodzicom. I co? No, ty miałeś wziąć torta! No nie wierzę, Janusz jest smutny. Czemu się nic nie zalicza z flirtów? To chyba są jakieś żarty. Nie ma tutaj opcji jak przedstaw? Nie chcesz... A ty nie jesteś jako gość. Zaczepiście po prostu. Świetnie, bo nie przyszłaś przecież jako gość. O, ona jeszcze jest kumpelką. Niestety twoja dziewczyna jest tutaj tylko dla ozdoby, bo nie jest traktowana jako gość przez grę. Po prostu idealnie.
Lena jest... Jesteś mi trochę zajęta. Dobra, weź płatny urlop. No, troszeczkę zajęta w tej chwili, no jejku. O, fajna muzyka. Świetnie, Janusz, że zepsułeś tam komputer. Fantastycznie. Zaraz mi się wszystko skasztani. Jeszcze wszyscy są smutni. Bo przecież Janusz i Roxana wiecznie mają problemy. Rób te interakcje, proszę cię. No i... Jest! W ostatniej chwili. Chryste, panie, po prostu nie wierzę, nie? Znowu byłaby zwalona impreza. Czy ona naprawia komputer? Jak ty mi tutaj umrzesz za chwilę? Jesteś moją dziewczyną, rozumiesz? Nie pozwalam ci umierać. Dziękuję bardzo. Podbuduj sobie z nią relację. Jezus, to była masakra. Ja po prostu te Simsy... Te Simsy mnie doprowadzają do szału. Weź ją zaprój do wprowadzenia się. Niech się wprowadzi i ja już chcę mieć to. Niech ona już z nami mieszka. Jako dziewczyna po dziewczynę, ale niech spróbują. Bo ja już nie mam zaufania do tych Simsów. Tak, usiądź sobie i niech ona w ogóle będzie za twoimi plecami. Świetnie. Bo przydadzą nam się pieniądze. Okej. Dobra, moi drodzy, mamy to. Mamy tą dziewczynę. Jest z nami już. O, ona jest, patrzcie, ekspertką komputerową. Ej, ciekawe, dobra, to w takim razie od razu jej weźmiemy karierę. Niech się rozwija dziewczyna dalej. Adrianowi też od razu weźmiemy karierę. Obydwoje naraz, nie? Niech sobie coś podejmą. Ona miała być tutaj tą... gdzie ten komputerowiec? Tutaj? Guru techniki? Dawno tego nie robiłam, powiem wam szczerze, więc w sumie nawet spoko. A on? No on też niech podejmie. Kto tam dzwoni i czego chce? Dobrze, pewnie, że z tobą pogadam, mimo że jestem w pracy. A tutaj impreza trwa, prawda? Grzegorz Sienicocko. Ty jesteś... O, może artystą sceniczną... Nie, no twoja matka jest artystą sceniczną. Może zostaniesz malarzem? Sama nie wiem. A wolny strzelec? Artysta cyfrowy, autor, programista. Może zostaniemy artystą cyfrowym? Dawajcie. Adrian? Tak, bo ja właśnie chciałam określić branżę. Nie. O, dobra. Na elektryzowani artyści. No i wystarczy. Wykonuj zlecenia. No dobra, zobaczymy, co nam to da. Branża wolny strzelec artysta. Czy cyfrowy obraz może doprowadzić się do łez? Okej, czyli będziemy robić zdjęcia, czy coś w tym stylu. Tak mi się przynajmniej kojarzy, ale zobaczymy jeszcze. Tu nam się zliczył jeden poziom. Dobra. Dobra, powiem wam, że ten odcinek był szalony wręcz. Ale mamy fajną simeczkę w rodzinie nową i jestem z tego bardzo zadowolona. Cieszę się, że to ona, a nie Kalina. Patrzcie, ona się szybko się uczy. Miłośniczka psów, kumpelka i smakoszka. Czy mogło być idealniej? Poza tym, że jest stara. Także... Nie no, ona ma 5 dni, a on ma ile? 9? To tylko 4 dni różnicy. 4 lata teoretycznie, więc... Fajnie, powiem, że ciekawie i jestem zadowolona dalej z tego wyboru. I w ogóle... Hajs! W końcu wyremontuję dom. Także dobra, moi drodzy, ja kończę w tym momencie. Dzisiaj odcinek był totalnie skupiony na Adrianie, ale wiecie, że chciałam, może nie wiecie, ale chciałam po prostu, żeby on kontynuował to pokolenie, zależało mi najbardziej na nim, bo on jest naszym pierworodnym synem i chciałam to drugie pokolenie właśnie tak poprowadzić od niego. I mam nadzieję, że Wam też to odpowiada i że taki szalony odcinek też Wam się podobał. Przynajmniej się to działo. Także tak, no. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Napiszcie, co myślicie. Zostawiajcie łapki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa!